nie są naprawdę w pierwszym połowie odzwierciedlał tylko to, co się działo. Bo to Sandecja prowadziła grę, miała sytuację. My wyprowadziliśmy groźną kontrę, czerwona kartka i karny i mecz się ułożył praktycznie. Szkoda tej straconej bramki, bo mieliśmy fajną serię na zero z tyłu. A tak trzeba budować na nowo. No właśnie, ta stracona bramka, może trochę więcej, bo grasz w linii obrony, także na pewno widziałeś tę sytuację bardzo dobrze. Myślę, że to nieporozumienie naszego bramkarza z obrońcą. No takie sytuacje się zdarzają dużo, że bez konsekwencji w tym meczu. Powiedz jeszcze, skąd się wziął w ogóle przy tej swojej bramce w polu karnym, bo nieczęsto się zdarza, że boczny obrońca wchodzi na piłkę, która jest, no można powiedzieć, w tym momencie bez końca. No ćwiczymy to na treningach, myślę, że takie zadanie miałem i z tego jestem rozliczany i je wykonałem. Chłopaki już się cieszą w szatni, ale powiedz jeszcze, bo to dwa zwycięstwa pod rząd, to już jakaś seria, można tak mówić? No miejmy taką nadzieję, mieliśmy serię remisów, teraz miejmy nadzieję, że zapoczątkujemy serię zwycięstw i do końca.